Cześć moi kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Zapraszam was na ulubieńców. Weźcie sobie coś pysznego do picia, spędźcie ze mną te kilka chwil. Będziemy rozmawiać o pielęgnacji, o makijażu, o inspiracjach lutego. Nagrałam ulubieńców stycznia, zobaczcie sobie tutaj. Bardzo wam się odcinek spodobał. Cieszycie się, że wracam do starych ulubieńców. Więc dzisiaj też podsumujemy te ostatnie tygodnie i pokażę wam, co używałam najczęściej. Zaczynajmy w takim razie. Dobra, od czego by tu zacząć? Może zacznę troszkę od pielęgnacji. Kochani, co ja używałam w tym miesiącu najczęściej? Zacznę od serii bezolejowej Uzdrowisko. Jak wiecie już, wypuściłam maseczkę z marką Uzdrowisko, polska marka, fantastycznym składem. I zanim wypuściłam maseczkę, używałam ich serii bezolejowej, czyli serum i kremu, które mam dzisiaj nałożone na skórze. Bardzo, bardzo lubię tę serię, nie zapycha i ja mam wersję anti-aging, ale są też inne serie, właśnie te bezolejowe. Jest to absolutny hit, fajnie, że nie zapychają, że są niekomedogenne, także zostawiam wam linka na dole, nagram nawet dla nich osobną rolkę. Naprawdę zasługują tutaj na uznanie. No i oczywiście, mówiąc o maseczce, no muszę wam pokazać moją maseczkę. Ja ją używam już od dawna, nic wam nie mogłam oczywiście powiedzieć, nic zdradzić. Wrzucam wam linka do filmu na dole z tą inauguracją, jak opowiadam wam, jak powstawała maseczka. No i co my dzisiaj mamy? Czekajcie, zerknę na daty. I dzisiaj odbył się też rano live z Anią z Uzdrowiska, która zaprojektowała, jest technologiem, zaprojektowała i stworzyła tą właśnie recepturę, której ja marzyłam, którą sobie wyśniłam. Także zostawiam wam linka również do tego live'a, możecie sobie zobaczyć, jak się maseczkowałyśmy na Dzień Kobiet. W ogóle wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Zawsze warto naszą kobiecość świętować. Słuchajcie, maska jest dostępna w naszym sklepie, jest dostępna tylko online. Ma musowatą konsystencję, pięknie pachnie, jest wydajna. Link ma się na dole. Nie mogę się po prostu, słuchajcie, nacieszyć z tej maski i z tej współpracy. Długo na to czekałam. Naprawdę, kto nie używa, jest zachwycony tą maską, więc nie słyszałam jeszcze złych opinii osobiście. Dobrze, lecimy dalej. Więc seria bezolejowa Uzdrowisko, maska Uzdrowisko. Jeśli chodzi też o inne kosmetyki, o inną markę, używałam też Pariens i bardzo przypadło mi do gustu to serum Goddess Skin Serum. Bardzo dobra robota Gosia z tymi opakowaniami. Bardzo mi się spodobało właśnie w ten sposób otwierane. Podobne ma Fenty. Naprawdę jest to wygodne w używaniu i ja jak zwykle lubię ten Wonder Eye Cream, krem pod oczy, nałożę go sobie teraz, bo pielęgnację mam już nałożoną, ale kremu pod oczy nie nakładałam. I ten krem, to jest ten sam krem, który był w słoiczku, ale w takiej formie zdecydowanie wygodniej się go aplikuje i wyciąga z tego opakowania, więc super robota. Również znajdziecie link do tych kosmetyków na dole. To jeżeli chodzi o podstawę, lecimy dalej. Maska do ust z Fenty, muszę ją wyróżnić. Słuchajcie, ja wiem, że to jest droga rzecz, Fenty Skin, ale ta maska działa, ja ją używam wieczorkiem. I nakładam sobie na spierzchnięte usta, a teraz, jak jest jeszcze tak tu zimno, te usta są spierzchnięte. Nie wiem, czy to opakowanie jest ekologiczne, ekonomiczne, nie mam pojęcia, ale jest to naprawdę ten plasz pudding, jest to naprawdę świetny produkt. Działa, naprawdę działa, jestem z niego przezadowolona. Dalej lecimy z brwiami. Mydełko z Hulu, najczęściej używałam. Zobaczcie, jakie mam już zużycie, samo denko, że tak powiem. W poprzednim miesiącu wam pokazywałam mydełko z Apolki, w tym miesiącu właśnie Hulu. Używam w zasadzie naprzemiennie i ostatnio byłam na regulacji brwi w Brow Barze w Bobbi Brown, bo Bobbi Brown, słuchajcie, ma teraz brow bary, gdzie robią już woskowanie, tylko nie robią koloryzacji z tego, co widziałam, gdzie robią właśnie stylizację brwi plus makijaż. Możecie się umawiać. Z tego, co mówiły dziewczyny, to chyba przy zakupie dwóch produktów Bobbi Brown macie tę usługę za darmo, ale to nie w każdym, słuchajcie, Douglasie, trzeba zobaczyć listę. Na pewno w Arkadii i na pewno w Galerii Mokotów w Warszawie są. Widziałam właśnie, jak byłam tam na tym evencie, że różne miasta były wymienione, więc to nie jest tak, że tylko w Warszawie. Także wyczesuję sobie mydełkiem i zostawiam to do wyschnięcia. I lecimy dalej w takim razie. Jeśli chodzi o makijaż twarzy, nie, przed makijażem, co chciałam wam jeszcze pokazać? Chciałam wam pokazać jeszcze filtr. Zapomniałam nałożyć filtra, nałożę teraz. To jest SPF 50 i on jest świetny do cer problematycznych. Trzeba wstrząsnąć przed użyciem. Jest to filtr mineralny i on bardzo dobrze się wchłania i zastyga na, może nie tak pudrowo-matowo, ale jeszcze dodatkowo mam wrażenie, że wygładza tą skórę, wygładza pod makijażem. Więc słuchajcie, pamiętajcie o filtrach, słońce już wyszło. Niektórzy zimą nie noszą, ja też raz noszę, raz nie, jak jest za chmurą słońce, to nie noszę, chociaż powinno się cały rok. Nakładajcie filtry. Pamiętajcie o tym, ja również zaczęłam teraz nakładać filtr na wierzch dłoni. To jest mój nowy krok w pielęgnacji tutaj. W zasadzie powinnam mieć taki filtr w samochodzie. Wiecie, prowadzi się auto,
to ręce są na widoku i później po rękach można bardzo szybko określić nasz wiek, więc odrobinę filtra na dłonie również tutaj na wierzch. Podkład tego miesiąca to zdecydowanie ten podkład Strumacz L'Oreal. Tutaj w ogóle w tym miesiącu mam taki miks produktów drogeryjnych i wysokopółkowych, tak wyszło. Dużo testowałam, więc też będą na pewno w kolejnych odcinkach też tańsze rzeczy, ale akurat w tym odcinku mam trochę taki miks, bo tak pół na pół było. Ja mam kolor 2D2W, czyli Golden Almond. Czy to jest idealny mój kolor? Nie wiem. Nie wiem, powiem wam, czy to jest mój idealny kolor. Czy coś bym tutaj zmieniła? Jest trochę żółtawy. Ja już teraz trochę odchodzę od tych żółtawych kosmetyków, ale on się dobrze wtapia. Powiem wam, że jestem zadowolona z tego, jak on na skórze wygląda. Nawet przy jednej warstwie on się dobrze wtapia i jestem z niego zadowolona. Lubię tą formułę. To jest chyba ta nowsza formuła, bo to jest ten super blendable. Także ten jest taki żółtawo-złotawy, ten 2D. I to jest najbliższy mojej skórze. Jakoś nie znalazłam, słuchajcie, takiego, który odcienia, który byłby jeszcze bliższy. Ale nie nakładam go dużo. Ja lubię go w takiej cienkiej warstwie. Kiedyś go nakładałam pędzlem do makijażu, wiecie, grubszą warstwę, jak miałam problemy z cerą, zdecydowanie większa. Teraz wystarczy mi cieniutka warstwa i on wygląda naprawdę ładnie i świeżo. Korektor tego miesiąca to zdecydowanie Instant Full Cover Concealer z Bobbi Brown. Mam go w kolorze Sand. I on ma zwykły aplikator, jest dosyć gęstym korektorem i on bardzo dobrze się trzyma tam, gdzie go położymy i faktycznie mocno kryje. Ogólnie będę miała trochę kosmetyków z Bobbi Brown, bo po pierwsze wzięłam się za zużywanie kosmetyków, które mam tutaj w moich zasobach, więc mam sporo z Bobbi Brown, które kolekcjonowałam przez lata. Po drugie są to naprawdę spoko kosmetyki, które dobrze wyglądają na skórze przede wszystkim, bo wiecie, Bobbi Brown stawia na skórę, więc jestem zadowolona. Także teraz tak to wygląda. I kontur. I tutaj była kość niezgody w moich jakimś, czy na live, czy w filmie, już nie pamiętam. Ja wam to już na Instagramie mówiłam. Jeżeli chodzi o te kolory z Fenty, Suede, czy Suede, nie wiem jak się czyta Suede, ten poprzedni kolor, który jest jeszcze magnetyczny z poprzedniej wersji, jest odcieniem ciepłym. Jest to kolor ciepły, trochę zbyt pomarańczowy do mojej cery i teraz z tych nowości, już bez magnesu w środku, Fenty Beauty wypuścili Amber Suede, który jest chłodniejszy. Zobaczcie porównanie i jak niech mi ktoś powie, że Amber Suede jest cieplejszy. No nie jest cieplejszy, ten jest cieplejszy, Amber. Ja używam tego właśnie w tej nowej, w nowym kolorze i on mi bardzo pasuje, bo jest po prostu chłodniejszy. Ten sobie czasem dokładam, może dzisiaj dołożę, ale to jest, słuchajcie, chłodniejszy kolor. Na takim właśnie ten kolor mi po prostu bardziej odpowiada niż ten pomarańczka. Jak możecie zauważyć, wyżej nakładam kontur, żeby podnieść policzki do góry. Tutaj zawsze za mało rozblenduję i później widać na filmach taką kreskę. Jak się przodem patrzy, to jest okej, ale jak w bok spojrzę, to później widać takie odcięcie. I czasem lubię sobie wziąć tego cieplejszego i jeszcze troszeczkę dołożyć tutaj jako tej właśnie opalenizny. Ale on jest naprawdę, teraz jak porównuję do tego nowego odcienia, no po prostu pomarańczowe. Widzicie? Jak ciepły. Bardzo lubię te sticky z Fenty, naprawdę nadal są już kilka lat i naprawdę nadal dają radę. Jeśli chodzi o róż, to w zeszłym miesiącu wam pokazywałam róż z Lumen i nadal go uwielbiam i nadal go używam. W tym miesiącu wam pokażę ten róż, mam go w miniaturce i to jest kolor Perk. I on jest również przeznaczony na usta. Ja go nałożę tylko na policzki. To jest Milk Makeup, również dostępny w Sephorze i ma przepiękny taki koralowo-łososiowy kolor. Jak wiecie, kocham. Kocham takie odcienie, uwielbiam po prostu na sobie takie odcienie, więc tak to wygląda. Ostatnio bardzo lubię kremowe róże i zwykle używam kremowego różu. Tak to wygląda. Teraz puder. Nie bądźcie na mnie źli, ale tak jak mówiłam, zużywam. La Mer oczywiście ma tańszy zamiennik. Pokazałam wam ostatnio tańszy zamiennik na Instagramie. Możecie sobie zobaczyć, ale zużywam ten puder. Jest naprawdę spoko. Lubię go, ma fantastyczny puszek, więc wiecie, ja go będę używać i ląduję w ulubieńcach, bo cały miesiąc go używam i naprawdę daję sobie świetnie radę. Jest to puder dobrze zmielony. Mam go w kolorze chyba translucent. I co jest zabawne, to jest 8 gramów. I w tych małych opakowaniach pudrów, które porównywałam, również jest 8 gramów. Po prostu tutaj robotę robi nam szklany słoiczek. Opakowanie. 8 gramów tylko. Mało produktu, bardzo mało. Jak na tak wielkie opakowanie. Więc moim zdaniem jest to oburzające, że za taką cenę taki mało, tak mało produktu. Zanim przejdę do dalszego makijażu, powiem wam o moim ulubionym żelu pod prysznic. Kupiłam go w Rossmanie Le Petit Marseille. Truskawka, Darek go też uwielbia. On tak pachnie pięknie truskawkami. Ja z nimi kiedyś robiłam fotki do tej kampanii i nadal bardzo, bardzo lubię te żele pod prysznic. Mogę wam rekomendować, żeby piękną pianę, nie podrażniają. Uwielbiam te żele, uwielbiam. Kolejny miesiąc rzędu będzie ten sam rozświetlacz. Wybaczcie, ale to jest mój ulubiony rozświetlacz. Nic go jeszcze nie pobiło dotychczas, więc nakładam ten sam rozświetlacz co zawsze, czyli stylizację, dostępny nadal w naszym sklepie. Mamy jeszcze pewną ilość, więc jak będziecie sobie zamawiać maseczkę do wypróbowania z naszej nowej
kolekcji z uzdrowisko możecie wrzucić też do koszyka ten rozświetlacz, bo później nie będzie. Ostatnio dziewczyny na live mi pisały, że kupiły sobie, słuchajcie, większą ilość, bo wiedzą, że się skończy. Naprawdę się skończy. Które w końcu się skończy i będziecie mnie pytać, tak jak z torebkami, gdzie są te produkty. Brwi. Znowu Bobbi Brown w kolorze Mahogany. I też odkryłam razem z wami, że to jest po prostu mój idealny kolor. Ja przez lata używałam koloru blond, ale doszłam do tego, że kolor blond jest trochę taki na mnie rudawy. Nie wiem, nie jest idealny, a ten kolor muszę wam pokazać z bliska. Jestem po prostu zachwycona tą kredką. I to jest ta grubsza kredka, to wcale nie jest ta cieniutka, bo Bobbi Brown ma tą cieniutką kredkę, ale jestem fanką tej. To jest ten Perfectly Defined Longwear Brow Pencil. Bardzo, bardzo długotrwały produkt. Jest tak jeszcze ścięty, że można sobie rysować te włoski i można też kupować uzupełnienia. Trochę wtedy taniej wychodzi, jak kupicie sobie same uzupełnienia. One są chyba od jesieni, czy od zeszłego roku właśnie uzupełnienia dostępne. No, także można sobie kupić sam wkład. Fajnie, że to zrobili w ten sposób, bo Fenty też właśnie teraz tak zrobiło, że można kupować wkłady do niektórych ich szminek i tak dalej i kremów. Także wypełniam sobie te brwi. No jest to po prostu przepiękny kolor. Przepiękny, tak mi pasuje. Jestem tak zachwycona tym kolorem. Mahogany. Piękny kolor takiego ciemniejszego blondu. I słuchajcie. Słuchajcie, baza pod cienie, również z Bobbi Brown. Wiem, że jestem nudna z tym Bobbi Brown w tym miesiącu, ale naprawdę używam ich kosmetyków. I baza jest w kolorze Vanilla. Oni mają różne te cienie w różnym kolorze. To jest tak wygodne. Można sobie to dać po prostu jako, wiecie, jako po prostu cień albo jako bazę. Jest to dosyć wydajny produkt. Także nakładam sobie również tutaj podług brwiowy, trochę mi wtedy robi taki efekt korektora. I cienie, których będę używać, to są, słuchajcie, cienie, które odkryłam w połowie miesiąca. Do połowy miesiąca używałam w kółko tego samego, co wam pokazywałam w zeszłym miesiącu, i Han, i Claresy z Claudio Cukier Puder, tej paletki, także nic nowego. I w połowie miesiąca nagrywałam film i mi wpłynęła nowość. I ta nowość to paletka z P. Louis. I ta paletka mnie po prostu tak skradła moje serce. It Takes Two. Ona ma podświetlane tutaj takie LEDy. W ogóle to jest taki bajer. Ale to, jak wyglądają te cienie, one są bardzo, bardzo ciepłe. Więc tylko dla fanów takich ciepłych makijaży. Ale to, jak one wyglądają pięknie na powietrze. Ja nawet je nakładam nieraz bez żadnej bazy. Najbardziej lubię ten cień, czyli taki pomarańczek. On pięknie wygląda do moich jasnych oczu. Teraz pogłębiam sobie to trochę tym matowym cieniem, który jest obok. Tutaj tylko ten zewnętrzny kącik. Tutaj naprawdę ten makijaż jest banalny, a cienie są świetnej jakości. Ja uwielbiam P. Louis i to jest moja jedyna subskrypcja, którą mam w tym momencie, bo bardzo się opłaca i zawsze trafię tam fajne kosmetyki. I teraz na palec biorę sobie ten cień i daję go na środek powieki. Czy wy to widzicie, jak on się świeci? I on się wręcz przykleja do powieki. Trzeba go tak w powiekę wetrzeć, że tak powiem. Super. Troszeczkę rozcieram. Oczywiście nasz rozświetlacz, będę już nim nudna, biorę ten złoty i nakładam tutaj wewnętrzny kącik. Uwielbiam ten efekt, to jest po prostu mój must have. Ja sobie zostawię tych rozświetlaczy chyba z 10, żeby je mieć, słuchajcie, na przyszłość. Troszeczkę tutaj, pięknie się to świeci. Uwielbiam. Okej, i teraz z tej paletki jest bardzo, bardzo ładny, ciepły brąz tutaj, którym to wykonuję sobie kreseczkę. I kreskę wykonuję takim pędzelkiem z Boho, to się nazywa Angled Brow. Nakładam sobie ten brązowy cień i lecę wzdłuż linii rzęs. W tym miesiącu bardzo często nosiłam brązowe kreski i brązowe rzęs. Zaraz wam pokażę. Wiecie, ja zdaję sobie sprawę z tego, że w moich makijażach nie ma nic odkrywczego, że tutaj nie znajdziecie jakichś nowych trendów i tak dalej. No czasem wam coś pokażę nowego, ale najczęściej są to po prostu takie rzeczy, które ja lubię nosić. U mnie się zmieniają produkty bardziej niż sposób makijażu, bo ja mam po prostu jakiś tam sposób makijażu, który u siebie lubię, styl makijażu. Tak, uwielbiam siebie w kreskach. To jest też coś, co ładnie podkreśla oczko. Mamy to, proszę państwa. Podkręcam rzęsy jak zawsze. I słuchajcie, używam teraz takiego zestawu z Maybelline, Sky High. Dostałam od nich bazę i tusz. I tusz jest brązowy i naprawdę bardzo mi się to sprawdza. Mają takie same szczoteczki. Baza w ogóle bardzo fajnie wygląda sama. To jest taka baza odżywiająca, przedłużająca też rzęsy. Można stosować pod inne tusze również. Ona wygląda jak tusz ogólnie. Także ja sobie nakładam jedną warstwę bazy i ona już pięknie podkreśla rzęsy. Tylko pamiętajcie, żeby te rzęsy podkręcić, bo później mi piszecie, że u mnie nie ma takiego efektu, ale podkręćcie, nałóżcie warstwami. Nakładam na drugie oko, w tym czasie ta sobie schnie.
i będę nakładać brązowy tusz. On ma kolor true brown, on nie jest taki, wiecie, bardzo brązowy, ma nutkę brązu w sobie, taki połysk brązowy bym nazwała. Więc nie przywiązujcie się bardzo do tego, że to jest jakiś naprawdę chocolate brown, ale jak się przyjrzycie, to widać, że nie jest czarne. I do takich ciepłych makijaży, do właśnie do blondynek, moim zdaniem przepięknie to wygląda. Tak wygląda z tuszem. Teraz wam go pokażę z bliska i stwierdzicie, czy widać, że to jest brąz, czy nie. Polecam wam naprawdę, brązowy tusz to jest to i brązowa kreska. To jest taki bardziej miękki efekt, taki delikatniejszy. Teraz sobie wytrę to, co się tutaj wymazało, ale przy dwóch warstwach, wiecie, kosmetyków do rzęsa czasem tak jest. I sami spójrzcie, czy widać, że to jest brąz? Waszym zdaniem? Tak widać, nie widać, prawda? No i oczyściłam sobie tutaj strefę pod oczami i troszkę jeszcze przypudrowałam. Usta, słuchajcie, usta. Uwielbiam tę konturówkę. To jest konturówka chyba z kalendarza. Color Sensational z Maybelline w kolorze Dusty Rose. Mam i tutaj, i w pracy. Piękny kolor, różowy, taki ładniejszy odcień moich ust. Pięknie wygląda. A na to nałożę olejek z Clarence'a, który pięknie nawilża i ja mam go w kolorze Honey 01. On jest żółty, ale na ustach wygląda naprawdę ładnie i świetnie nawilża. Także mam w zasadzie podkreślony kolor tej konturówki, żaden nowy nie jest wprowadzony. No i tyle, kochani, jeżeli chodzi o make-up. Mam tu jeszcze parę rzeczy. Nałożę sobie biżuterię. Jeżeli chodzi o biżuterię, no mieliśmy walentynki, serduszka, w ogóle całą kolekcję serduszkową. Teraz nakładam takie kolczyki, czyli serduszka, kryształki takie. Całą tą naszą kolekcję walentynkową nosiłam, w ogóle wykupiliście większość. Już tylko parę rzeczy zostało na stronie. Będziemy domawiać jeszcze to, co tam się uda. To są, słuchajcie, to jest biżuteria srebrna, pozłacana, dwoma warstwami 24-karatowego złota, więc nie ściera się. Jestem bardzo zadowolona z niej. I mam jeszcze naszyjnik taki do kompletu, również z serduszkiem, z, widzicie, kryształkiem. Pamiętajcie o tym, że my zawsze mamy takie ładne zawieszki na końcu. To nie są tak po prostu surowo skończone naszyjniki, łańcuszki, tylko naprawdę ładnie zakończone. A to serduszko, a to gwiazdka, w zależności od tego, jak pasuje. Także to jest moja biżuteria na dziś. Dobra, jeżeli chodzi o zapach miesiąca, to zdecydowanie jest to ten zapach od Jo Malone, Scarlet Poppy. On pachnie dla mnie wiosną. Ja już tak poczułam wiosnę i kto nie powącha, mówi, że pachniesz bardzo ładnie. Tutaj mamy zapach kwiatów, ale taki zapach, jakby to powiedzieć, w takim szejku waniliowym. To jest bardzo, bardzo nietypowy zapach. Serdecznie wam polecam powąchać, jak będziecie kiedyś w Douglasie. Bardzo mi się podoba, jak lubicie zapachy słodkie i jak lubicie kwiaty, to może być zapach dla was. Ja bym go nazwała, że to jest zapach właśnie taki słodki, taki prawie że do zjedzenia. Z takich jeszcze randomowych rzeczy chciałabym wam polecić płatki bawełniane z Lidla. I kupicie je w dziale dziecięcym, w kosmetykach dziecięcych. Te płatki bawełniane, to jest 60 sztuk, one są bardzo duże. I wystarczą wam do demakijażu całej twarzy. Przez to właśnie, że są duże, więc płyn micelarny, jakiś olejek, co tam używacie, czy mleczko. Naprawdę bardzo duże, też fajne do zmywania maseczek, też je przetestowałam. Są po prostu większe niż standardowe płatki. I kolejna moja rekomendacja. Jeśli chodzi o pielęgnację, bardzo dobrze mi się sprawdza ten balsam. Ja mam go w trzech miejscach w domu, słuchajcie. Używam na skórze mojego dziecka, na mojej skórze, na kolana, na pięty, na jakieś tam swędzące, wiecie, coś mi ostatnio tutaj na ręku swędziało. Cokolwiek. Ten La Roche-Posay Cica Plast, tutaj Baume B5, to jest taki naprawczy i te właśnie Cica Plasty używają również kosmetolodzy oraz lekarze medycyny estetycznej po zabiegach, po jakichś dermapenach i po jakichś laserach i tak dalej. Często miałam nakładany właśnie ten Cica Plast, więc jest to bezpieczny produkt. Ja bardzo, bardzo lubię, mam tutaj w takiej dużej tubie, przy łóżku mam mniejszej, tutaj mam 100 ml akurat. Mega produkt. Używam również właśnie na rękach mojej córki. Z takich jeszcze produktów do pielęgnacji, bardzo wam polecam, to jest produkt 3 chyba w jednym? Chyba 3 w jednym. Ja to kupuję w aptece, to jest produkt od Pharmaceris Emotopic do skóry suchej atopowej. To kosztuje tutaj akurat 52 zł kosztowało w Superfarm, ale w różnych aptekach dostaniecie również online, podlinkuję wam. I tutaj mamy bardzo, bardzo go dużo, bo tu jest aż 500 ml, więc starczy na długo. To jest moje trzecie opakowanie, w sumie nowe, świeże. Zapach jest taki delikatny, wiecie, to taki neutralny. Ale ten produkt jest fajny, bo możecie, jak macie przesuszoną, naprawdę przesuszoną skórę, możecie używać go po pierwsze do natłuszczania ciała, również dziecka, ale też siebie, jako balsam. Możecie używać nawet go do mycia. On emulguje trochę pod wpływem właśnie wody i może
możecie się tym nawet umyć, ale też kąpiel emoliencyjna, jak boicie się, że jakieś bomby was przesuszą, jakieś sole, możecie dodać sobie troszeczkę bierzecie do kąpieli, to się tak trochę rozpuści, woda stanie się taka bardziej miękka, bardzo fajna rzecz, serdecznie wam polecam, naprawdę super. Z takich rzeczy aptecznych, tutaj nie podam firmy, nie wiem czy mogę podawać, propolis w sprayu, słuchajcie, bardzo mi zarekomendowała znajoma na sesji zdjęciowej, ja mam ciągle problemy z gardłem, on tak fajnie odkaża gardło, ale uprzedzam was, że to jest obrzydliwe w smaku. Tu mam akurat propolis aerozol 3%. Jest to produkt naturalny, nie jest produktem wegańskim, bo wiadomo, to jest produkt pszczeli, ale odkaża gardło, propolis zawiera naturalne antybiotyki, zawiera mnóstwo witamin. Tutaj jest akurat z alkoholem, więc to ma taki paskudny, alkoholowo, właśnie miodowo, taki jakby przeleżały miód był, nie wiem jak to nazwać inaczej. Obrzydliwy ma smak, ale szybko znika ten smak i naprawdę wspaniale odkaża gardło, więc wam polecam. Co wam tutaj jeszcze miałam pokazać? Miałam wam jeszcze pokazać książkę, bo słuchajcie, mam tu książkę, którą wam mogę polecić, jeżeli jesteście fanami Disneya. Tą książkę mam już od jakiegoś czasu i dopiero teraz z córką zaczęłyśmy ją czytać. To jest 365 opowieści na cały rok. Dosłownie na cały rok. Co my robimy, to losujemy. I tutaj są przeróżne bajki Disneya. Te starsze oraz te nowsze, więc ja na przykład uczę się tych nowych postaci, których absolutnie nie znałam, a moja córka uczy się no w ogóle wszystkich postaci, ale przede wszystkim właśnie tych nowych. Tutaj na przykład jest Mary Poppins, 101 Dalmatyńczyków, to są z moich czasów bajki. Tutaj są przede wszystkim te klasyczne bajki Disneya, które znamy od lat i one są podzielone na opowiadania. Możecie iść datami, czyli otworzyć tą datę, którą mamy dzisiaj, 21 styczeń i tak dalej, 16 kwiecień, otwieracie i czytacie tą bajkę. Ta bajka jest idealnie, wiecie, tak przed zaśnięciem, po prostu cała taka historyjka, wycięta z bajki, taki skrót trochę. Fajnie sobie przypomnieć trochę te, wiecie, te sytuacje, te postaci w ogóle. Piotruś Pan, Król Lew, Bambi, Aladdin, albo sobie losujecie. My akurat lubimy losować i moja córa to tak trochę po obrazkach patrzy, czy odpowiadaj, czy są pieski, czy piraci i tak dalej. Bardzo fajna książka, ciężka, fajnie wydana, więc jeżeli jesteście fanami klasycznego Disneya, to będzie coś dla was, klasyczne bajki, piękne opowiadania, mi się bardzo podoba. To jest wydawnictwo Egmont i to jest w ogóle wydane w 2017 roku. Także też postaram się wam znaleźć, solidna książka. Muzycznie nie mam wam nic do pokazania, ale opowiem wam o serialu, który warto zobaczyć i pewnie część z was już widziała, serial You. Powiem wam, że tak jak pierwszy sezon trochę mi się dłużył pod koniec, nie trzymał mnie aż tak w napięciu cały sezon, to trzeci sezon jest absolutnym sztosem. Dzieje się w Londynie, w takiej trochę arystokracji, trochę wśród influencerów, oczywiście chodzi o morderstwa, nasz tytułowy bohater morderca, trochę wypiera tu swoją naturę, ale ciągle popada w jakiś taki bardzo niefortunny splot wydarzeń i ciągle te morderstwa popełnia. Nie wiem, jaki jest fenomen tego, że lubimy oglądać materiały o mordercach. Nie mam pojęcia, trochę taki abstrakcyjny świat dla ludzi, ale słuchajcie, jest bardzo, bardzo ciekawy. Serdecznie wam polecam. Trzeci sezon, miodzio. Miodzio, miodzio, miodzio. Bardzo mi się podoba sposób nagrania, podobają mi się wyraźne charaktery. Oglądałam naprawdę z zaciekawieniem, obejrzeliśmy w dwa wieczory. Serdecznie wam polecam serial You. A teraz z Darkiem wróciliśmy do Outlandera, gdzie jakoś tak z dwa lata temu chyba mieliśmy przestój i teraz wróciliśmy do Outlandera i jesteśmy absolutnie oczarowani. Trochę się ten serial dłuży, on jest taki romantyczny, trochę przygodowy. Wiecie, tam trochę jest inna narracja, trochę inny styl nagrywania, ale nadal Outlandera bardzo lubimy. Jeszcze wam nie pokazałam jednej rzeczy, bo powiedziałam za szybko. Kosmetycznie polecam wam ten żel do paznokci, jeżeli robicie sami pazy lub klientkom. Eclair Control 601 Gel i ten żel ma przepiękny kolor, on ma przepiękną drobinę, bardzo łatwo się go nakłada, możecie go nakładać cieniutko, możecie nim nabudowywać paznokcie lub tylko utwardzać swoją płytkę, przedłużać. Fantastyczny żel, bardzo dobrze mi się sprawdził i mam go oczywiście z Just Nails. Kochani, to tyle, ulubieńcy, mam nadzieję, że wam się podobało, że tutaj wam pokazałam dużo ciekawych rzeczy, takie podsumowanie, linki do wszystkiego macie na dole, dajcie znać, jak wam się podobali ulubieńcy, czy macie któryś z tych produktów, zachęcam was do zaglądania na naszą stronę, żeby zobaczyć maseczkę, przetestujcie na sobie, dajcie mi znać, co sądzicie, piszcie mi w wiadomościach prywatnych, czy w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa, bo jestem bardzo dumna z tego produktu, z nas, za mnie jest uzdrowisko. Zapraszam was jeszcze raz na live'a z Anią, gdzie cię maseczkowałyśmy na Dzień Kobiet. Widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się, pa!